pierwszej kolejności standardowo sytuacja kadrowa zespołu, jak to wygląda po meczu w Poznaniu. Czy ktoś wypadł, czy są jakieś znaki zapytania? Yes, we still have Benedikt Zek, but that is not recovered fully. However, the progress is great. Wciąż mamy Benedikta Cecha, który jeszcze nie wrócił do zdrowia, ale robi bardzo dobre postępy. We have had some small sickness in the team during this week, and for example, Luka was not in the squad against Lech because of sickness, and he's still sick, so we don't know exactly how if he will be fit or not. Mamy drobne choroby w drużynie w tym tygodniu, na przykład Luka właśnie z powodu choroby nie był w składzie na mecz z Lechem i nie wiemy, czy będzie w stanie zagrać. Tak to wygląda. Jeśli mogę dalej. Panie trenerze, jak wygląda proces dochodzenia do pełnej sprawności po 120 minutach rozegranych w środku tygodnia? I czy ta dogrywka pozmieniała coś w planach treningowych na ten tydzień przed meczem z Legią? It needs to be very professional, the recovery after this kind of game for sure, and especially when the game against Legia comes so soon. Odbudowa formy po takim meczu musi być bardzo profesjonalna, szczególnie ze względu na to, że mecz z Legią nadchodzi tak szybko. So after the whistle in Poznan and some celebration, the recovery started immediately. Więc ten powrót do formy zaczął się natychmiast po gwizdku końcowym w Poznaniu i po celebracji zwycięstwa. But we still need some time for this, and we will be ready on Saturday. We did some recovery yesterday. We will keep on with this today, and then we train tomorrow. Potrzebujemy na to trochę czasu, ale będziemy gotowi oczywiście do meczu w sobotę. Wczoraj następował powrót do formy. Jutro będziemy trenować. And of course, I need to add that there is some small group training yesterday and train today also. Ale muszę również dodać, że wczoraj i również dzisiaj trenowała niewielka grupa piłkarzy. But the recovery is much easier when you win in the last minute of extra time for sure. Ale powrót do formy na pewno jest łatwiejszy, dużo łatwiejszy, kiedy wygra się mecz w ostatniej minucie dogrywki. Kolejne pytanie. Chciałem zapytać o Lukę Zachowicza i jego status w zespole. Wiosną żadnej minuty na boisku. Wiemy, jest chory, dlatego nie było go w Poznaniu, ale też w mediach w poprzednim tygodniu pojawiły się informacje, że klub najchętniej by go wypożyczył do innego zespołu. Jak wygląda jego sytuacja na ten moment? I think like this, it has been quite a hard situation for Luka with my decisions about the team. Powiem tak, sytuacja Luki była dość trudna w związku z moimi decyzjami dotyczącymi drużyny. He has handled this very professional and keep on working every training and so on. And this is what we want the players to do. On ma do tego bardzo profesjonalne podejście, bardzo ciężko pracuje przez cały czas i właśnie tak chcemy, żeby piłkarze postępowali. I really don't remember the reason that he didn't enter the pitch against Slonsk. It was long time ago, but both against Radomiak and LKS here at home, I thought it was a good idea to give this chance to Patrick. But we also have a situation in Radomiak when Kulu is nearly to get subbed, and then of course Luka should enter. So it's coincidence somehow, and sometimes this happens in team, but as I said, he is 100% professional and work very hard in trainings. Hopefully he will be fit for game against Legia. Nie pamiętam dokładnie powodu, dla którego on nie wszedł na boisko w meczu ze Śląskiem. W meczu z Radomiakiem i z LKS-em uznałem, że lepiej będzie, jeśli damy szansę Patrykowi. Chociaż była ta sytuacja w meczu z Radomiakiem, kiedy Kuluris miał zostać zmieniony. Więc był to pewien szereg zbiegów okoliczności dla Luki, ale Luka pracuje i mam nadzieję, że będzie gotowy do tego, żeby zagrać w meczu z Legią.
Jeśli mogę jeszcze dalej, wrócę na moment do tego, co działo się w Poznaniu. Ja wiem, że trener mówił już na konferencji prasowej, że jeszcze niczego nie wygraliśmy. Jednak no euforia wśród kibiców jest duża. W zasadzie po tym strzelonym golu wszyscy z ławki wybiegli, pobiegli cieszyć się z zawodnikami przebywającymi na boisku. Przy ławce pozostał trener. No i dlaczego to zrobił? No i dlaczego taki mały uśmiech tylko się pojawił? No, I think it's good to keep the head a little bit calm if you're responsible for next action, let's say. The game was not over yet. Myślę, że dobrze jest zachować chłodną głowę, kiedy jest się odpowiedzialny za dalsze działania i akcje, i mecz się w tym momencie jeszcze nie skończył. But however, I'm like I said, after this game, I'm very proud over how the players is acting against each other. They really help each other in all moments, and this is how we build a team. This is how we can build the structure, and this is one part that I have said before, that this is one thing that we can concurrent with clubs about, to having the atmosphere that is absolutely top. Ale tak jak mówiłem, bardzo byłem dumny z tego, jak zawodnicy zachowywali się w stosunku do siebie nawzajem, jak walczyli o siebie, i uważam, że to jest właśnie coś, z czym dzięki tej atmosferze w klubie, w drużynie, i to jest coś, czym jesteśmy w stanie konkurować i zwyciężać z innymi klubami. No to jeśli jeszcze dalej mogę, przed konferencją zapytałem kibiców na Twitterze, o co mógłbym zapytać trenera. Bardzo dużo pytań dotyczących Olafa Korczakowskiego i dlaczego dostają tak mało szans. Zaznaczają kibice, że Adrian Przyborek i Marcel Wędrychowski nie prezentują się topowo. I think Olaf played against Radomiak and he played against LKS also. Olaf zagrał w meczu z Radomiakiem i również z LKS-em. Correct? Yeah, he entered the pitch. So that he doesn't get chances, I disagree completely with him. Więc wszedł na boisko, w związku z tym absolutnie, całkowicie się nie zgadzam ze stwierdzeniem, że nie otrzymuje szans. We now remember we also highlight his action against LKS at home when he really helped the team in the end. So he takes care of every minute he gets. I podkreślaliśmy znaczenie jego akcji, jego gry tutaj w meczu domowym z LKS-em, kiedy bardzo pomógł drużynie, więc on wykorzystuje bardzo dobrze każdą minutę, którą otrzymuje. I'm actually quite happy with him, and I'm happy with Szyborek, I'm happy with Marcel, so we just keep on going, and it will go up and down with players, and this is how it is. Jestem bardzo z niego zadowolony, jestem również zadowolony z Przyborka i z Marcela. Będą oczywiście pewne wahania formy, ale będziemy kontynuować naszą pracę, tak to po prostu jest. Daniel, dalej. Ostatnie pytanie ode mnie dotyczące jutrzejszego losowania Pucharu Polski. Czy trener ma jakieś preferencje co do rywala i miejsca rozgrywania półfinału? No, nothing. I just accept the opponent we will get, and we will focus on this when the time is coming. Now we focus on Legia. Nie mam żadnych preferencji, zaakceptujemy przeciwnika taki, jaki zostanie wylosowany. W tej chwili nie skupiamy się na tym, skupimy się na tym, kiedy nadejdzie właściwy czas. Teraz skupiamy się na meczu z Legią. Do kogo wędrujemy z mikrofonem? Proszę do tyłu, dzięki. Dzień dobry, Damian Sosna, Portowa Duma.pl. Panie trenerze, na samym początku gratuluję awansu do półfinału Fortuna Pucharu Polski, a pytanie będzie dotyczyć naszego najbliższego rywala, czyli oczywiście Legii Warszawa. Jak wiadomo, Legia nie ma ostatnio dobrego czasu. Stołeczna drużyna dwa razy zremisowała w meczach ligowych, kolejno z Puszczą Niepołomice i Koroną Kielce, szczególnie z Koroną w dramatycznych okolicznościach, oraz dwukrotnie przegrała w dwumeczu Ligi Konferencji Europy z Molde i odpadał z europejskich pucharów. Jakiej Legii spodziewał się pan w sobotni wieczór w stolicy? I think the results they have had doesn't affect them in a negative way for the game on Saturday.
Myślę, że jeśli chodzi o sobotni mecz, to te wyniki, które Legia uzyskiwała ostatnio, nie mają na nich negatywnego wpływu. So I think it will be a tough game again. Myślę, że to znowu będzie trudny mecz. They got some time to train. I know they have been playing very intense during a period of time. Mają czas na treningi. Wiem, że bardzo intensywnie grali w ostatnim okresie czasu. And you know, we was against Lech away, very tough game. Now next one is coming Legia away. You can't have tougher challenges in front of you, but as I said, we are ready for this and we will do our best. Zagraliśmy mecz wyjazdowy z Lechem, bardzo trudny mecz. Teraz nadchodzi mecz z Legią, więc no nie można sobie wyobrazić trudniejszego wyzwania, ale jesteśmy na to przygotowani i zrobimy co w naszej mocy. Trenerze, to tak jeszcze w uzupełnieniu do pytań kolegów. Najpierw o Legii. No, patrzymy na te wyniki. Trener mówi, że te wyniki nie będą miały wpływu na grę Legii, ale ja bym chciał zapytać w takim razie, skoro inne drużyny potrafiły wykorzystać gdzieś w ekstraklasie słabość Legii, to gdzie mamy poszukać tych szans właśnie, gdzie poszukać tych słabości? Jakby pan tak troszeczkę głębiej powiedział o tym zespole, czego możemy się po nim spodziewać? And like I said a little bit before, they got some time to train, so I think they have fixed a bit about their challenges from previous games. Tak jak powiedziałem wcześniej, oni mieli trochę czasu na treningi, więc poprawili pewne problemy czy wyzwania, które mieli w poprzednich meczach. But as you also have seen, it's not an unbeatable team. Ale również, jak wszyscy widzieli, nie jest to drużyna, która jest nie do pokonania. But I think the focus needs to be ourselves. We know what our strength. We know why we have got this winning streak. Ale musimy koncentrować się na sobie. Wiemy, jakie są nasze mocne strony. Wiemy, dlaczego mamy ten ciąg zwycięstw. And for me, this is the only way to keep on winning. I dla mnie to jest jedyny sposób, żeby dalej wygrywać. However, Legia has offensive balanced team. Ale Legia ma drużynę z bardziej ofensywnym nastawieniem. What I want to say with this is that they have very skillful offense players. Co chcę przez to powiedzieć, mają bardzo dobrych piłkarzy ofensywnych z dobrymi umiejętnościami. So the consequence for us is that we need to be very disciplined in our defense again. Co dla nas powoduje, że my musimy być znowu bardzo zdyscyplinowani w obronie. So this is actually it about this game. Tyle mogę powiedzieć na temat tego meczu. Dobrze, i w uzupełnieniu do pytania o Puchar Polski, bo oczywiście losowanie będzie chyba około 12 jest, tak? Losowanie? No właśnie, my tam pewnie będziemy robić materiały trochę później i nie będziemy mieli szansy na komentarz pana trenera. Czy pan trener mógłby jednak kilka zdań powiedzieć o każdym z możliwych rywali? Piast, Wisła Kraków and Jagiellonia. Piast, Wisła Kraków i Jagiellonia. Correct? Zgadza się? No i co o nich? Piast, very, very well organized team, hard to beat, great defense organization. Piast to bardzo dobrze zorganizowana drużyna, trudna do pokonania, bardzo dobra organizacja obrony. Jagiellonia, the team that has surprised me most about playing styles, actually since I arrived, because I think they have implemented offensive style that we experienced out here, but very hard to beat. Jagiellonia to jest drużyna, która najbardziej mnie zaskoczyła, jeśli chodzi o styl gry od czasu, kiedy tutaj przyjechałem, ponieważ oni wprowadzili taki styl gry ofensywny, który widzieliśmy tutaj, który jest bardzo trudny do pokonania. Like I mentioned about Legia, offense balanced team, skillful. Tak jak powiedziałem, w przypadku Legii jest to drużyna z nastawieniem ofensywnym, z dobrymi piłkarzami. And the team that is in the top of the league, so it's very, very tough. I to jest drużyna, która jest na najwyższym miejscu w tabeli, więc bardzo trudny przeciwnik. About Wisla Kraków, I think you know more than me at the moment. I don't know too much about them. Jeśli chodzi o Wisłę Kraków, myślę, że wy wiecie więcej na temat tej drużyny. Ja nie wiem na ich temat zbyt wiele. Czyli tak reasumując, to według pana trenera możemy uważać Jagiellonię za kandydata numer jeden do zdobycia pucharu, a najlepszym losowaniem byłaby Wisła? If it was so easy.
Gdyby to było takie proste. You can't say this. I think when it comes to these games whatever quality, whatever skill you have in a team, you will be always be a little bit better because you will do everything to win these kind of final games. Jeśli chodzi o tego rodzaju mecze, niezależnie od tego, jaka jest jakość i umiejętności w drużynie, drużyna zawsze będzie grać troszeczkę lepiej ze względu na to, że to jest no, mecz o wszystko. So for me it's impossible to predict who will be the easiest opponent, hardest opponent. Everyone will be tough in whoever we get as next opponent in this cup. Więc trudno jest mi przewidywać, kto będzie najłatwiejszym, a kto będzie najtrudniejszym przeciwnikiem. Każdy z przeciwników, kogokolwiek wylosujemy w kolejnej rundzie, będzie trudnym przeciwnikiem. No i świetnie. Jeszcze dwa pytania z tych dwóch. Najpierw pytanie wstępne. Zakładam, że pan trener miał już w swojej historii, w swojej karierze taką sytuację, że grał przeciwko drużynie, z której odszedł, czyli przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Tak? No, I don't understand. Sorry. No, przeciwko against poprzedniemu zespołowi, no. Polsko-angielskie słowo. Against poprzedniemu. You mean yes. Change clubs, then yeah. Okay, tak. No to świetnie. To you w takim need razie. To be clear. Tak, język polski pana trenera jest teraz lepszy. Well, your Polish is getting better. Dobrze, chciałem zapytać, co pan trener wtedy czuł? Czy to jest taki mecz w jakiś sposób szczególny, tak? Czy jakieś nastawienie jest takie wyjątkowe, że jednak chcemy coś udowodnić tym ludziom, których znamy, że jednak, nie wiem, jesteśmy lepsi? No, nie ukrywam, że chodzi mi oczywiście o to, co w tej chwili myśli o meczu z Pogonią Costa Rica. Somehow yes, but I think time has a big impact in this. When a time passed, it happens so much in football. So when the time is going, I think you lose this kind of special feeling. W pewnym sensie tak, ale czas ma tutaj bardzo duże znaczenie. W futbolu dzieje się bardzo dużo i wraz z upływem czasu tracimy to szczególne uczucie czy odczucie. And the changes is huge in the team, so it's also connected to the players that if there is a lot of changing in the players, these kind of things, and I think Pogon has changed a lot of players since I arrived as a coach here. Również następują zmiany w składzie. Tych zmian jest bardzo dużo i myślę, że z Pogoni zmieniło się bardzo wielu piłkarzy od momentu, kiedy ja tutaj przyszedłem. So the straight answer is the more time goes and the more changes happen, it's not so special anymore. Więc prosta odpowiedź jest taka, że im więcej upłynie czasu i im więcej nastąpi zmian w składzie drużyny, tym mniejsze jest to jakieś szczególne odczucie czy nastawienie. At least this is my experience. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie. No dobrze, ale jeszcze w takim razie jedno pytanie tak dopytam. Co pan trener sądzi o ludziach, nie wiem, kibicach, znawcach futbolu, którzy będą porównywać pana trenera z Costą Runiajczem pod kątem tego, co udało się osiągnąć w Pogoni? Costa Runiajcz zdobył tutaj dwa brązowe medale, pan trener. Drugi sezon, można powiedzieć, z rzędu, na razie jest na czwartym miejscu. Czy to ma jakieś znaczenie, czy no nie wiem, jak to nawet nazwać do końca? No wszedł pan trener w buty jakby poprzedniego szkoleniowca i teraz czy jest w jakiś sposób ta chęć osiągnięcia lepszego wyniku? You know, in life this is how it is. You will always replace someone. So for me it's natural and I think it's also natural that people wants to compare. W życiu tak po prostu jest, że jedni ludzie są zastępowani innymi. Myślę, że również naturalne jest to, że ludzie porównują się do, czy porównują różnych ludzi do siebie. And people is searching for similar things, different things. What is the common thing? This is how we are as people. But it doesn't interest me at all, honestly. Poszukują
podobieństw, różnic, ale szczerze mówiąc, mnie to w ogóle nie interesuje. Ja chciałem nawiązać do tego jesiennego meczu w Szczecinie z Legią Warszawa, w którym no, Pogoń przegrała w dosyć trudnych do wytłumaczenia okolicznościach 3-4. Czy w drużynie będzie jakby przypomnienie o tym meczu i chęć rewanżu oraz udowodnienia, że ta porażka była jak wypadkiem przy pracy? Somehow yes, I think we this was a big disappointment for us. W pewnym sensie tak. Tamten mecz był dla nas bardzo, bardzo dużym rozczarowaniem. I think I said that this should not be able to happen. I myślę, że już mówiłem, że to jest coś, co nie powinno się dziać. So this is something probably I will remind the players about this when we come closer to the game, about the feelings we had after this game, and make sure that we are not ending up there again. I myślę, że kiedy mecz będzie się zbliżał, przypomnę piłkarzom o tym, jakie mieliśmy odczucia po tamtym meczu, i mam nadzieję, że nie znajdziemy się znowu w takim miejscu. Dziękuję. Daniel, proszę bardzo. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Chciałem zapytać o Mariusza Malca, bo wydaje mi się, że kibice Pogoni zawsze muszą mieć w kadrze jakiegoś tego piłkarza, któremu zawsze mocno się obrywa, bez różnicy na to, jak zagra. Był Rafał Kurzawa, ostatnio właśnie był to Mariusz Malec, ale wydaje mi się, że troszeczkę za mało Mariusza chwalimy za ostatnie mecze, bo on poszedł bardzo do góry i objął taką pozycję lidera w defensywie, i czy trener faktycznie widzi w nim takiego piłkarza, który rośnie i jeszcze nie pokazał 100%. I agree somehow what you said here before, that there is like it's natural to hunt some players, but someone needs to be the victim about things. Zgadzam się z tym, co zostało powiedziane, że jest naturalne takie poszukiwanie czy polowanie na ofiary, jeśli chodzi o pewne rzeczy. I think half year ago it was clear that Rafa Kurzawa was in this position. Myślę, że pół roku temu w takiej sytuacji był Rafał Kurzawa. And my work is not to go in this direction. My work is to protect and help the players. Ale moja praca nie polega na tym, aby iść w tym kierunku. Moja praca polega na tym, aby pomagać piłkarzom. And Malec is probably has a personality that is easy to hunt in this direction. He's quite quiet. He doesn't take too much place he's Malec. He's easy going. I Mariusz Malec ma taki charakter, taką osobowość, która powoduje, że on jest łatwym celem. On jest spokojny, nie jest, ma takie łagodne usposobienie i po prostu jest łatwą ofiarą. But when you mention that supporters is starting to praise him. Ale kiedy słyszę, kiedy wspomina się o tym, że kibice zaczynają go chwalić, it make me so happy because he is doing extraordinary good. To się ogromnie cieszę, ponieważ on naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. I think he has developed during a couple of months in a very good way. Myślę, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy rozwinął się w bardzo dobry sposób. And take more responsibility on the pitch and off the pitch. I przejmuje coraz większą odpowiedzialność zarówno na boisku, jak i poza nim. So I'm very pleased and happy with him, and I'm also very proud of him. Więc jestem bardzo zadowolony z niego i jestem z niego bardzo dumny. And maybe I'm wrong, but I think he is the player that has been in Pogoń now longest time. Correct? I może się mylę, ale wydaje mi się, że on jest zawodnikiem, który przez najdłuższy czas jest w tej chwili w Pogoni. Yeah. Czy mamy jeszcze pytania do pana trenera? Artur? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, oczywiście jeszcze raz gratulacje za zwycięstwo w Poznaniu, za super rozegranie stałego fragmentu gry, bo strzelić gola Lechowi, który ma takich dwóch fantastycznych stoperów po dwóch główkach w ich polu karnym, no to chyba jest wielka sztuka i chyba tym stałym fragmentem gry mocno zaskoczyliście swojego rywala. Can be. I think
You know, I'm responsible for make sure that we are well prepared and do everything we can on the pitch, and also if things is not going the way we want, I'm responsible. Może tak być. Ja jestem odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie do drużyny, do tego, co się może wydarzyć na boisku. Jeżeli pewne rzeczy nie idą po naszej myśli, to również ja jestem za to odpowiedzialny. But in the background I have a staff that is doing extraordinary work, for example with set pieces, and this helps us a lot. Ale mam również zaplecze w postaci sztabu, który robi doskonałą robotę, jeśli chodzi między innymi o stałe fragmenty gry, i to bardzo, bardzo pomaga. And I think if you see the game against Lech again, and also the game, the previous game, we have been very close to score on set pieces. Gamboa had one opportunity just before he scored a goal, for example, against Lech. Jeśli obejrzymy jeszcze raz mecz z Lechem, ale również wcześniejsze mecze, mieliśmy bardzo wiele okazji do strzelenia bramki ze stałych fragmentów gry. Gamboa miał taką szansę chwilę wcześniej. And this is not coincidence. This is hour after hour work to make sure that we are well prepared, which alternative we should use, which spaces is something for us, this kind of thing. So this is great work from the staff and for the players, for sure. I to nie jest przypadek, to nie jest zbieg okoliczności, to są godziny i godziny pracy nad tym, jak te stałe fragmenty gry rozegrać i gdzie jest, jak to wykorzystać, gdzie jest przestrzeń dla nas. Więc tutaj sztab bardzo mocno w tym pomaga, ale również to jest ciężka praca ze strony zawodników. Panie trenerze, jednym z założeń okresu przygotowawczego była poprawa gry w defensywie drużyny, bo z tych zespołów top 6 Pogoń jesienią straciła najwięcej bramek, większość z nich na swoim stadionie, bo na boiskach przeciwników tylko 5 straconych goli. Czy po tych 4 meczach, w których 3 razy na wyjeździe czyste konto, tylko 2 stracone gole, w 2 meczach bez szefa defensywy Benedikta Cecha, jest pan zadowolony, jeżeli chodzi o grę defensywną całej drużyny, bo nie mam tu na myśli czwórki obrońców, bo broni cały zespół. Czy widzi pan postęp w stosunku do tego, co działo się jesienią? I do. Tak, widzę. There is discipline, there is good organization, we are more aggressive, this kind of things, but... Mamy dyscyplinę, mamy lepszą organizację, jesteśmy bardziej agresywni, więc tak jest, ale... I would say that we are... We're willing to do more for each other when we don't have the ball. We are willing to sacrifice in moments where we want to have the ball, yes, but you don't have it always. Are you willing to do your best for the team then? Staramy się i chcemy zrobić więcej dla siebie nawzajem, dla całej drużyny. Jesteśmy gotowi się poświęcać w momentach, w których nie mamy piłki. Kiedy jej nie mamy, no to tak się zdarza, ale chcemy tę piłkę odzyskać. I think this is the biggest difference, that everyone is willing to do extraordinary hard work for keeping the zero, to do everything to defend our goal. I myślę, że to jest ta zasadnicza różnica, że wszyscy zawodnicy są gotowi do tego, aby bardzo ciężko pracować w obronie i żeby utrzymać to zero z tyłu. So for me it's about attitude. Więc dla mnie to jest głównie kwestia nastawienia. Wiadomo, że po takim trudnym meczu jak ten w Pucharze z Lechem, 120 minut gry, no piłkarze potrzebują trochę czasu, żeby odpowiednio się zregenerować, ale z drugiej strony takie zwycięstwa chyba dodają jeszcze większej energii, takiej siły mentalnej do przenoszenia gór, do wygrywania z każdym przeciwnikiem. Przez wiele lat stadion Legii był bardzo trudny do zdobycia dla piłkarzy Pogoni. Tam rzadko kiedy Pogoń wygrywała. To się w ostatnich sezonach zmieniło. I czy widzi pan już po nich, bo oni żyją błyskawicznie po meczu już następnym, że pojadą do tej stolicy jak po swoje, po zwycięstwo, szanując oczywiście klasę rywala, mimo jego tam pewnych problemów, że nie zadowoli ich remis, a zrobią wszystko, żeby wygrać mecz. I would say like this, we are willing to do everything for each other in a very, very, very high level way. But powiem tak, jesteśmy gotowi, żeby zrobić dla siebie nawzajem wszystko w sposób na bardzo wysokim poziomie. And this has made us win. This has made us
able to celebrate after the games in a good way, and this is what's needed on Saturday also. If we don't do this, we will not win. So we need to get everyone together and make sure that we are willing to do everything for each other. I to pomagało nam wygrywać i celebrować zwycięstwa po każdym meczu i tego również potrzebujemy w sobotę. Musimy mieć pewność, że każdy będzie gotowy do tego, aby poświęcić się dla drużyny i dla kolegów z drużyny i wygrać ten mecz. So I'm quite confident that we know the reasons that we have been a winning team in February. Więc jestem, mam dużą pewność, że wiemy, jakie są powody tego, że byliśmy zwycięską drużyną w lutym. And we also know what it takes to do this again. I wiemy, co jest potrzebne, aby zrobić to ponownie. Panie trenerze, już tak ostatnie pytanie. Już troszeczkę pan układa w swojej głowie wyjściowy skład na Legię Warszawa, bo po takim dobrym meczu no ciężko będzie z kogoś zrezygnować z tej podstawowej jedenastki, a przecież no, wróci Rafał Kurzawa, a z kolei mi osobiście jest trudno sobie wyobrazić ten zespół bez tego piłkarza. No, współczuję trochę panu, bo to jest bardzo trudny wybór i ciężkie decyzje, ale mam też pamiętam, jak pan mówił, że ważne jest też, kto siedzi wśród zawodników rezerwowych, żeby dał odpowiedniej jakości zmianę, gdy tego zespół będzie potrzebował. I said before the game against Lech Poznań, that we will need everyone. Mówiłem przed meczem z Lechem, że będziemy potrzebować wszystkich. To win the game. And sometimes probably players think, ah, yeah, he's talking again. Do tego, aby wygrać ten mecz. Czasami piłkarze myślą, a to jest tylko takie gadanie. But we will never win in Lech Poznań without everyone doing 100%, whatever, if you start or if you end the game. Ale nie wygralibyśmy tego meczu z Lechem, gdyby wszyscy zawodnicy nie dali z siebie 100%, niezależnie od tego, czy byli na boisku od początku meczu, czy na koniec meczu. And it's the same against Legia. We need to be good over 90 minutes. I to samo dotyczy meczu z Legią. Musimy być dobrzy przez całe 90 minut. And for this I know that the players now start to understand that this is a part of Pogoń. We need to be good over 90 minutes. If I start or not, I will do my best. When the minutes I get, I will do my best for the team. I widzę, że zawodnicy zaczynają to rozumieć, że musimy być dobrzy przez całe 90 minut i musimy dawać siebie. Wszyscy muszą dawać siebie 100%, niezależnie od tego, czy grają na boisku od początku meczu, czy też wchodzą w jego trakcie. What I say here is that you need to put Pogoń first, not yourself. Więc to, co mówiłem i zawsze mówię, Pogoń musi być zawsze na pierwszym miejscu, nie dana osoba, nie ja sam. I'm 100% sure that if we should reach any of our ambitious goal this season, every player needs to do this. I jestem w 100% przekonany, że jeżeli mamy osiągnąć nasze ambitne cele na ten sezon, to wszyscy zawodnicy muszą mieć właśnie takie podejście. Chyba mają, o czym świadczą wejścia w Poznaniu Leo Borża i Kacpra Smolińskiego, gdzie Leo musi grać trochę nie na swojej pozycji, a spisuje się na razie bardzo dobrze. Dla Kacpra pierwszy mecz po długiej przerwie i też bardzo udane wejście. Fredrik Ulvestad też musiał trochę zmienić pozycję w pewnym momencie meczu i zastąpić Linusa, więc chyba oni też to rozumieją, że nie liczę się ja, a zespół. Yes. Yes, and this is the key to everything. Tak, i to jest klucz do wszystkiego.